Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj zajmiemy się kontrreformacją w Polsce. Tak dokładniej przyjrzymy się przemianom religijnym, jakie zachodziły w Rzeczpospolitej od czasów panowania Zygmunta Augusta do końca panowania Zygmunta III Wazy. Gdyby próbować ująć dzisiejszą lekcję w punktach, to pierwszym zagadnieniem, którym się zajmiemy, będą przyczyny sukcesu kontrreformacji. Potem przyjrzymy się początkom kontrreformacji na ziemiach polskich, ze szczególnym uwzględnieniem działalności jezuitów na polskich ziemiach. W punkcie trzecim zajmiemy się religijnością barokową, która triumfuje w XVII wieku na ziemiach polskich. Później przyjrzymy się Unii Brzeskiej i jej konsekwencjom, a na koniec krótko ocenimy sobie skutki kontrreformacji na ziemiach polskich. Historia to nie tylko omawianie wydarzeń, ale historia to przede wszystkim wyjaśnianie wydarzeń. Zanim więc przejdę do omawiania kontrreformacji na ziemiach polskich, warto sobie postawić pytanie, dlaczego kontrreformacja na ziemiach polskich była tak skuteczna? Jakie były przyczyny skuteczności kontrreformacji? Jak często powtarzam, pytania o przyczyny są pytaniami otwartymi. Pierwsza przyczyna, o której chciałem powiedzieć, to jest wypalenie się reformacji na ziemiach polskich. Historyk Stanisław Grzybowski pisał: odwrót od protestantyzmu związany był niewątpliwie z wypaleniem się buntowniczego żaru wewnętrznego, jaki cechował pierwsze pokolenie reformatorów i pociągał do niego żądną zmian młodzież. Protestantyzm stał się zorganizowanym kościołem, jak każdy inny, konformistycznym i niechętnym kontestacji. Jedynym kościołem protestanckim, który zachował ten żar, o którym pisał historyk, to byli bracia polscy, Arianie. Ale bracia polscy przez swoją formułę byli kościołem bardzo elitarnym. Owszem, bracia polscy potrafili podjąć dyskusję z kościołem katolickim. Byli atrakcyjni dla polskich elit intelektualnych, ale byli, tak jak mówię, ugrupowaniem, które przez swoją doktrynę nie miało szans na pozyskanie mas szlacheckich, nie mówiąc już o masach chłopskich. Natomiast pozostałe kościoły protestanckie, jak pisał historyk, zastygły w pewnym maraźmie. Przestały przyciągać nowych wyznawców, zaczęły tracić dotychczasowych. Drugą przyczyną sukcesu kontrreformacji na ziemiach polskich to była płytkość polskiej reformacji. Poza luteranizmem, który głęboko zakorzenił się w pomorskich miastach, który głęboko zakorzenił się wśród niemieckiego mieszczaństwa czy polskich chłopów na Śląsku Cieszyńskim, przejścia na kalwinizm polskiej szlachty były często przejściami koniunkturalnymi. Szlachta niespecjalnie wchodziła w doktrynę, niespecjalnie przejmowała się naukami moralnymi głoszonymi przez kalwinizm. Widziała w kalwinizmie wygodne narzędzie do osiągnięcia pewnych celów ekonomicznych i politycznych. I kiedy te cele polityczne i ekonomiczne osiągnęła, albo mówiąc inaczej, kiedy te cele polityczne i ekonomiczne się zmieniły, to zainteresowanie kalwinizmem wygasło. To niepozyskanie przez polskich protestantów dla swojej religii chłopu, to powierzchowne przyjęcie protestantyzmu przez polską szlachtę ułatwiło zadanie kontrreformacji. Trzecią przyczyną sukcesu kontrreformacji na ziemiach polskich była skuteczna działalność kościoła. I tu przede wszystkim, jak w innych krajach, tymi szermierzami kontrreformacji byli jezuici, którzy mieli wówczas, będę o tym jeszcze mówił, wybitnych przedstawicieli, którzy odegrali olbrzymią rolę promowaniu kontrreformacji, wprowadzaniu reform Soboru Trydenckiego na ziemiach polskich. Czwarta przyczyna sukcesu kontrreformacji na ziemiach polskich to jest atrakcyjność katolickiej kultury barokowej i późno-renesansowej. Kultura katolicka przez swoich wybitnych przedstawicieli jest atrakcyjna i ma więcej do zaoferowania niż kultura protestancka. Pionierem kontrreformacji na ziemiach polskich był Stanisław Hozjusz, kardynał, bliski współpracownik papieża Pawła VI, który przez 2 lata był legatem papieskim na Soborze w Trydencie w
1551 roku został biskupem warmińskim. I właśnie Stanisław Hoz już w 1565 roku sprowadził do swojej diecezji, do Braniewa jezuitów, którzy przyjęli po franciszkańskie obiekty, zorganizowali kolegium, a następnie pierwsze na ziemiach polskich seminarium duchowne. Początki kontrreformacji na ziemiach polskich to są już czasy Zygmunta Augusta, ale pierwszym królem kontrreformacyjnym był Stefan Batory. Stefan Batory nie był człowiekiem specjalnie religijnym, był człowiekiem przesądnym, otaczał się alchemikami, ale Stefan Batory, który przejął władzę w Polsce w 1576 roku, widział w kościele katolickim podporę dla swoich rządów. Uważał protestantów za czynnik destabilizujący sytuację w Rzeczpospolitej. Gdy po śmierci brata Krzysztofa przekazywał władzę w Siedmiogrodzie bratankowi Zygmuntowi, pouczał go, jak nam przekazał jezuicki kronikarz, że protestantyzm to wyznanie buntownicze i tylko na katolikach może się oprzeć silna władza panującego. Stefan Batory, szukając oparcia dla swojej władzy, szukając metod na wzmocnienie swojej pozycji w Rzeczpospolitej, uznał, że takim partnerem, którym warto współpracować, jest Kościół katolicki. Być może na tą niechęć Batorego do protestantów wpływ miał również bunt Gdańska z początków jego panowania. Gdańsk był miastem protestanckim. Kościół bardzo szybko się zorientował, że Stefan Batory jest gotowy współpracować z nim w dziele kontrreformacji. Takim spektakularnym przykładem tego zbliżenia między Kościołem katolickim a Stefanem Batorym była kwestia kalendarza gregoriańskiego. Obowiązujący od starożytności kalendarz juliański spóźnia się o jeden dzień na 128 lat. Powodowało to, że pod koniec wieku XVI różnica między czasem kalendarzowym a czasem astronomicznym wynosiła w przybliżeniu 10 dni. Reformy dokonał papież Grzegorz XIII bullą z 1582 roku i wtedy ten kalendarz przyjęła tylko Hiszpania, Portugalia, państewka włoskie i Rzeczpospolita. Później oczywiście kolejne kraje przyjęły kalendarz gregoriański. On zatriumfował później nawet w krajach prawosławnych, ale jest charakterystyczne, że w 1582 roku kalendarz Grzegorza XIII przyjęła Hiszpania, Portugalia, kraje włoskie i właśnie Stefan Batory i właśnie Rzeczpospolita. Wcześniejszym dowodem na to zbliżenie się Batorego do kościoła był synod piotrkowski w 1597 roku. Być może pamiętacie, na poprzedniej lekcji historii mówiłem o takich próbach zwołania synodu w czasach Zygmunta Augusta. Wtedy papież się nie zgodził. W 1577 roku zostaje zwołany synod prowincjalny do Piotrkowa. Faktycznie obradom synodu przewodzi bliski współpracownik Stefana Batorego, arcybiskup Stanisław Karnkowski, który później zostanie prymasem Polski. Właśnie na tym synodzie w Piotrkowie w 1577 roku wprowadzono w Polsce reformy Soboru Trydenckiego. Tu również ustanowiono podatki na koszty wojny z Gdańskiem, który nie chciał uznać władzy Batorego. Jak jednak pokazują przez swoje badania historycy Kościoła, te reformy trydenckie przyjęte na synodzie piotrkowskim w 1577 roku stają się taką powszechną rzeczywistością polskiego Kościoła dopiero 20 kilka lat później, na przełomie wieku XVI-XVII. Wtedy widzimy wzrost i powszechność wizytacji biskupich. Wtedy widzimy rozwój seminariów duchownych. Wtedy można dojrzeć zwiększenie dyscypliny kleru czy powszechną katechizację. Czyli wcielanie w życie tych reform trydenckich na ziemiach polskich trwało mniej więcej 20 lat, zanim stały się one normą powszechnie występującą w polskim kościele. Stefan Batory
współpracował z papiestwem, mimo początkowych oporów, ta współpraca Batorego z papiestwem dobrze się układała. Stefan Batory promował w Polsce jezuitów. I to pierwsze pokolenie jezuitów polskich jest bogate w wybitne osobowości. Trzy przykłady. Pierwszy przykład. Marcin Laterna z Drohobycza. Nieoficjalny jeszcze kaznodzieja królewski, który otworzył szereg wybitnych mówców i głębokich, wnikliwych myślicieli na tym stanowisku. Jego następcą będzie później Piotr Skarga, pisarz, autor między innymi bardzo popularnych kiedyś żywotów świętych, nauczyciel, ale również przenikliwy obserwator życia politycznego. Takim wybitnym osiągnięciem publicystyki politycznej Skargi są jego kazania sejmowe, w których zawarł głęboką krytykę niedomagań ustrojowych ówczesnej Polski. Gromił, jak pisał, złodziejskie serca możnowładców, utożsamiających swoje pojedynkowe pożytki z dobrem ogółu, piętnował ucisk chłopa, domagał się bezinteresownej miłości ojczyzny, potrafił przewidzieć upadek Rzeczpospolitej w momencie jej największego rozkwitu. Pisał, cytuję: kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy, bo w niej jego wszystko się dobre. Jako rzekło zamykam. Nikt nie mówi, płać mi, że swego zdrowia i domu swego, żony i dziatek moich broniem. Sama obrona zapłatą tobie jest. Czegoż się upominasz, gdy jesz, pijesz, śpisz, zdrowie swoje opatrujesz i zaliz za to zapłaty chcesz? Trzecim wybitnym jezuitą w tym pierwszym pokoleniu polskich jezuitów był Jakub Wujek, wychowawca królewskiego bratanka Zygmunta. No tutaj Wujek nie okazał się specjalnie skutecznym pedagogiem. Zygmunt wyrósł na ponurego, zbrodniczego psychopatę. Natomiast takim ponadczasowym osiągnięciem Jakuba Wujka był jego świetny przekład Pisma Świętego. Ta Biblia Wujka stała się obowiązującym przekładem Biblii do czasów XX wieku. Przez kilkaset lat Polacy czytali Pismo Święte we frazach, które ułożył Jakub Wujek. Wspaniałe świadectwo znaczenia Biblii Wujka dla tożsamości narodowej Polaków dał Henryk Sienkiewicz w noweli Wspomnienie z Mariposy. Opisuje w nim spotkanie z polskim emigrantem i zapisał taki oto dialog. Zwę się Putrament, ozwał się starzec, a za nazwisko moje obce jest uszą twoim. Zdaje mi się z Litwy. Podnieś głos twój, albowiem wiek zepsował uszy moje i głuchą jest starość moja, odrzekł pan Putrament. Pan dawno z kraju? Spytałem. 22 lata tu mieszkam i zaprawdę pierwszym jesteś, którego oglądam ze stron ojczystych. Gwoli czemu wzruszone jest serce moje i uradowana dusza we mnie. W ziemi dalekiej utężał język mój i związały się wargi moje. Mówił ciągle, jak i Abraham lub Jakub. Słowa aza, zali, zaprawdę, lepak, przez i wżdy powtarzały się w jego ustach co chwila. Czasami zdawało mi się, że mam przed sobą jakiegoś człowieka z czasów Górnickiego lub Skargi. Postanowiłem wreszcie rozwiązać zagadkę. Powiedz mi, szanowny panie, skąd ci się wziął ten język? Język to nie dzisiejszy, ale stary, którym już nie mówią w Polsce. Uśmiechnął się. Jedną książkę mam w domu, Biblię Wujka, którą czytuję co dzień, abym nie zapomniał mowy mej i nie stał się niemym w języku ojców moich. Teraz zrozumiałem. Przez kilkadziesiąt lat w zapadłej Mariposie nie widział ani jednego Polaka. Nie mówił z nikim. Czytał więc Wujka, nic dziwnego, że nie tylko słowa, ale i myśli ułożyły się do miary Biblii. Polscy jezuici, podobnie jak to było w całej Europie, zakładają na polskich ziemiach kolegia jezuickie. Historyk Stanisław Grzybowski pisał: szkolnictwo jezuickie stawiało sobie za cel wyrobienie w uczniach pobożności oraz cnót moralnych, za jakie uważano karność i posłuszeństwo, sumienność, pilność, czystość obyczajów, skromność i ogładę.
celem nauczania natomiast był rozwój zdolności umysłowych. Poprzez nauki humanistyczne oparte na studiowaniu języków i literatury klasycznej, łacińskiej i greckiej, studium wymowy i filozofii. Mniejszą wagę przykładano do umiejętności praktycznych. Stąd nacisk kładziono na gruntowną znajomość gramatyki łacińskiej i greckiej oraz nieobowiązkowo hebrajskiego. Wykładano dialektykę i fizykę, także matematykę. Wielkie znaczenie miało kształcenie w zakresie retoryki, przy czym za wzór stawiano mowy Cycerona. Uczono śpiewu, a także nieobowiązkowo języka niemieckiego i ruskiego. Wiedzę młodego człowieka dopełniały pobieżne wiadomości geograficzne, historyczne i filozoficzne. Jezuici tworzą nowoczesne kolegia jezuickie. I trzy rzeczy, o których wie niewielu współczesnych. Rzecz pierwsza, kolegia jezuickie były bezpłatne. Nie było więc bariery ekonomicznej dla młodych ludzi, którzy chcieli podjąć naukę w kolegiach jezuickich. Po drugie, do kolegiów jezuickich przyjmowano nie tylko młodzież szlachecką, taką liczną grupę uczniów kolegiów jezuickich, obok polskiej szlachty, stanowili przedstawiciele polskiego mieszczaństwa. I po trzecie, do kolegiów jezuickich przyjmowano protestantów i nie zmuszano ich do katolickich praktyk religijnych. Co ciekawe, bardzo wielu tych protestanckich uczniów kolegiów jezuickich później dobrowolnie przechodziło na katolicyzm. Jezuici zakładają kolegia i jedno z takich kolegium w Wilnie przekształciło się w uniwersytet w Akademii Wileńskiej. 7 lipca 1578 roku Stefan Bator wydał przywilej równający prawa wileńskiej uczelni z Akademią Krakowską. Rok później odwiedził wileńską Alma Mater osobiście. Podobno mowę powitalną wygłosił przyszły bohater spod Kirchholmu, Jan Karol Chodkiewicz. Podobno Stefan Batory przepowiedział mu wówczas sławę i wojenne triumfy. Ostatecznie akt fundacyjny Nowej Akademii został wystawiony 1 kwietnia 1579 roku. Pierwszym rektorem Wileńskiego Uniwersytetu został Piotr Skarka. Na Wileńskim Uniwersytecie wykładali nie tylko Polacy. Wykładał tu Hiszpan, Portugalczyk. Wykładało tu również trzech Anglików. Jeden z nich wrócił w 1580 roku do Anglii. Tam został zdemaskowany i o okrutnych torturach skazany na śmierć. Uratowała go interwencja Batorego, dzięki której pozwolono mu powrócić do Rzeczpospolitej. Wileński Uniwersytet, który później został nazwany na cześć fundatora Uniwersytetem Stefana Batorego, odegrał olbrzymią rolę w dziejach polskiej kultury, w dziejach polskiej nauki. Wychowankami tego uniwersytetu byli m.in. Adam Mickiewicz i Czesław Miłosz. Ta współpraca króla Polski z Kościołem katolickim w dziele szerzenia kontrreformacji była kontynuowana przez Zygmunta III Wazy. I właśnie w czasach Zygmunta III Wazy rozkwita polska kultura barokowa. Katolicka kultura barokowa, niezwykle atrakcyjna dla odbiorców. Jeszcze w czasach Stefana Batorego ukazują się te najwybitniejsze dzieła Jana Kochanowskiego. To wtedy publikowana jest Odprawa posłów greckich, Psałterz, Tyreny, Fraszki, Pieśni. To dzieła należące jeszcze do renesansu, ale ten późny Kochanowski, gdyż Kochanowskim w pełni pogodzonym z Kościołem katolickim, jest Kochanowskim propagującym chrześcijański styl życia. A później, w czasach Stefana Batorego i Zygmunta III Wazy, pojawia się wielka polska poezja metafizyczna, której wybitnym przedstawicielem był Mikołaj Sęp Sarzyński. A jeszcze później, pod koniec panowania Zygmunta III Wazy i w czasach panowania Władysława IV, wybuchł talent Macieja Sarbieskiego, poety tworzącego po łacinie, znanego w całej Europie, którego wiersze tłumaczono na polski, angielski, francuski, niemiecki, włoski, którego mistrzem był Horacy, ale interpretował jego poezję w duchu chrześcijańskiej moralności. Mówiono o nim, że jest chrześcijańskim Horacem. Pisał o tęsknotach, niepokojach człowieka, o pragnieniu zjednoczenia z Bogiem, grzechu, pokucie,
sądzie ostatecznym. Te wybitne dzieła polskiej literatury, twórczość Kochanowskiego, Sępa Sarzyńskiego, Sarbieskiego, to wszystko przyciągało do katolicyzmu. Rozkwita również na ziemiach polskich architektura barokowa. Tu znowu prekursorami barokowego stylu w architekturze byli jezuici. Pierwszy barokowy kościół powstał w Nieświeżu, kolejny w Krakowie. Ten styl barokowy, który rozprzestrzenia się na ziemiach polskich, jest ważnym elementem propagandy kontrreformacyjnej. Jest ważnym elementem powodującym atrakcyjność katolickiej kontrreformacji. Czasy Zygmunta III Wazy, to również ten okres, kiedy triumfuje, kiedy rozpowszechnia się, kiedy zwycięża na ziemiach polskich religijność barokowa. Brytyjski historyk Norman Davies pisał: polski katolicyzm odznaczał się nie tyle powierzchowną wojowniczością, co ogromną wewnętrzną pobożnością. Kościół, który tradycyjnie stronił od nawracania przemocą i który nie znajdował poparcia u władz cywilnych, nie mógł stosować takich samych okrutnych metod, jakich używał w Hiszpanii, Włoszech czy sąsiednich Czechach. Swoją pozycję musiał umacniać raczej przez kultowanie wszelkich form praktyk mistycznych, estetycznych i dewocyjnych. Na co tu wskazuje brytyjski historyk? Że polska kontrreformacja nie nawracała siłą, nie stosowała przymusu, działała tak zwanymi miękkimi metodami. I tutaj właśnie czasy XVII wieku to olbrzymi rozwój pobożności barokowej. Kilka przykładów przejawów tej pobożności. Rozwój nabożeństw pasyjnych. To właśnie wtedy powstają wspaniałe Kalwarie Męki Pańskiej, z tą najbardziej znaną, ale przecież nie jedyną, w Kalwarii Zebrzydowskiej. Rozwój na ziemiach polskich zakonów ascetycznych, takich jak zakon Kamedułów, który właśnie wtedy buduje swoją pustelnię na Bielanach w pobliżu Krakowa czy w pobliżu Warszawy. Rozwój świeckich bractw religijnych, które propagują kult różańca, które praktykują długie, wypełnione modlitwą spotkania, organizują procesje, często o charakterze pokutnym, czasami połączone nawet ze zbiorowym biczowaniem. Upowszechnia się kult świętych. W tym okresie do grona świętych dołączono wielu Polaków. Kanonizowany został święty Jacek, założyciel zakonu dominikanów w Krakowie. Święty Kazimierz, syn Kazimierza Jagiellończyka, patron Litwy. Święty Stanisław Kostka, uznany za patrona młodzieży. Jan Skent, profesor Akademii Krakowskiej. Rozwija się w Polsce niezwykle żywy kult maryjny. Jak podaje historyk Norman Davies, w XVII stuleciu w Polsce i na Litwie było ponad 1000 ośrodków żywego kultu maryjnego z cudownymi obrazami Matki Bożej. Najbardziej czczony obraz znajdował się oczywiście w klasztorze Paulinów na Jasnej Górze, ale olbrzymią popularność miał również inne sanktuaria maryjne. Do największych należały takie jak Berdyczów na Ukrainie, Boruny na Litwie, Chełm na Lubelszczyźnie. Kolejna ważna rzecz, która się wydarzyła w czasach panowania Zygmunta III Wazy, to Unia Brzeska. Ziemie wschodnie należące do Litwy i należące do Rzeczpospolitej były zdominowane przez wyznawców prawosławia. I teraz w 1589 roku wydarzyła się rzecz niesłychanie ważna dla prawosławnych, niesłychanie groźna dla Rzeczpospolitej. Mianowicie utworzono w Moskwie odrębny patriarchat Kościoła prawosławnego, niezależny od Konstantynopola. Jak pisał historyk Jerzy Łojek, tradycja Kościoła prawosławnego, zawsze podporządkowująca jego episkopaty działaniom politycznym władz świeckich, czyniła z tej sytuacji nieuchronnym uzależnienie Kościoła schizmatyckiego na wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej od władzy carów Moskwy. Czyli oto moskiewscy patriarchowie roszczą sobie pretensje do zwierzchnictwa nad polskimi prawosławnymi. Rodzi to również konsekwencje polityczne. Sami prawosławni zrozumieli zagrożenie. Jak pisał Jerzy Łojek, wyjścia z tej sytuacji były dwa. Utworzenie patriarchatu w Kijowie, co jak stwierdza Jerzy Łojek, było nierealne, albo Unia z Kościołem katolickim. Powrót do Unii Florenckiej, bo taka Unia była już zawarta w wieku XV. I teraz część dostojników prawosławnych
na czele z Władyką Łódzkim, Cyrylem Terleckim i Władyką Włodzimierskim, Hipacym Pociejem, wychodzi z taką inicjatywą. Przedkłada Zygmuntowi III Wazie projekt Unii. Król zatwierdził ten projekt w 1595 roku. Projekt został zaakceptowany przez papieża i ostatecznie znalazł ramy prawne. W zatwierdzonej w 1596 roku Unii w Brześciu nad Bugiem. Na mocy Unii Brzeskiej miało dojść do Unii prawosławnych z katolikami. Prawosławni uznali papieża, ale zyskiwali odrębną strukturę administracyjną. Mieli mieć własne parafie, własnych biskupów, własne diecezje. Całkowicie niezależną strukturę od struktury kościoła rzymskokatolickiego. Zachowywali własną liturgię wschodnią w kościele grekokatolickim, bo tak nazywamy ten kościół, który powstał na mocy Unii Brzeskiej. Nie obowiązywał również celibat. Duchowni grekokatolicy mogli i mogą się żenić. Unia Brzeska przewidywała również, że biskupi grekokatolicy zasiądą w polskim synacie. Do tego nigdy nie doszło. Intencje twórców Unii Brzeskiej były dość oczywiste. Zjednoczyć chrześcijan, oderwać prawosławnych od potencjalnych wpływów moskiewskich, ale nie wszyscy prawosławni się Unii podporządkowali. Unię poparła większość biskupów i zwykłych duchownych, świeckich. Przeciwko Unii wystąpiły bractwa cerkiewne, zakony, większość mieszczaństwa, dwóch biskupów i bardzo wpływowy na tych ziemiach książę Konstanty Ostrogski. Unia Brzeska miała doprowadzić do zjednoczenia chrześcijan, doprowadziła do głębokich podziałów i konfliktów na ziemiach wschodnich między unitami, tak zwanymi dysunitami. Państwo polskie początkowo nie uznawało tych dysunitów. Ta niechęć dysunitów do unitów doprowadzała czasami do sytuacji dramatycznych, do takich wydarzeń jak zamordowanie arcybiskupa połockiego Jozafata Kuncewicza w 1623 roku. Zresztą zdaniem wielu historyków kościoła to męczeństwo Kuncewicza walnie przyczyniło się do wzrostu popularności unitu na ziemiach wschodnich, zaszkodziło samym dysunitom. Po stronie dysunitów opowiedzieli się również kozacy i te powstania kozackie, które wybuchały na Ukrainie, nabierały też w jakiejś mierze aspektu religijnego. Prawosławni przeciwko katolikom i przeciwko unitom. Te konflikty, które w XVII wieku były bardzo silne na ziemiach wschodnich ówczesnej Rzeczpospolitej, spowodowały, że Unia Brzeska dzisiaj wśród historyków ma wielu przeciwników. Wiele osób ocenia Unię Brzeską negatywnie. Ale nie wszyscy. Jerzy Łojek ocenia Unię Brzeską pozytywnie. Unia Brzeska odegrała paradoksalnie olbrzymią rolę w życiu narodowym Ukrainy. Ten kościół unicki, tak zwalczany początkowo przez kozaków, stał się z czasem kościołem narodowym właśnie Ukraińców. To, że Ukraińcy ukształtowali się jako odrębny naród, było zasługą kościoła unickiego, który stał się w wieku XIX, ale również jeszcze w Polsce międzywojennej, takim bastionem tożsamości narodowej ukraińskiej, taką ostoją życia narodowego ukraińskiego. Kościół unicki od swego powstania do dzisiaj jest znienawidzony przez patriarchat moskiewski. Unię Brzeską siłą likwidowała Rosja carska. Symbolem tej przemocy w stosunku do wyznawców kościoła unickiego są męczennicy z Pratulina, którzy oddali życie, broniąc swojej cerkwi przed zajęciem jej przez prawosławnych. Cerkiew unicką likwidował Józef Stalin na ziemiach odebranych Rzeczpospolitej. To wreszcie kwestia unitów jest przyczyną, że od czasu upadku komunizmu żaden papież, Jan Paweł II, Benedykt XVI, Franciszek I, nie odwiedził z wizytą Moskwy. To jest ta kwestia, która powoduje, że dialog między rosyjską cerkwią prawosławną a kościołem katolickim
jest tak trudny i tak mało owocny. W przeciwieństwie do dialogu między Kościołem katolickim a patriarchatem w Konstantynopolu, czy greckim prawosławiem. I na koniec ocena tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówimy. Kontrreformacja na ziemiach polskich okazała się kontrreformacją skuteczną. Doprowadziła do rekatolizacji Polski. Doprowadziła do tego, że bardzo wielu polskich kalwinów, polskich braci czeskich wróciło do kościoła katolickiego. Ale również w okresie kontrreformacji bardzo wielu polskich prawosławnych przechodzi do kościoła katolickiego. Takie symboliczne dla tych procesów, które zachodziły w wieku XVII w tej kwestii, jest historia rodu Leszczyńskich, który był takim głównym protektorem braci czeskich w Wielkopolsce, a którego przedstawiciele w XVII wieku wrócili na łono kościoła katolickiego. Czy takim przykładem przechodzenia z prawosławia na katolicyzm mogą być wiśniowieccy? Kniaz Jarema Wiśniowiecki był tym przedstawicielem tego możnego rodu prawosławnego, który przeszedł na katolicyzm. A jego syn, Michał Korybut, zostanie później królem Polski. Natomiast ta część protestantyzmu, która okazała się odporna, to był luteranizm. Luterańskie miasta pozostały luterańskie mimo kontrreformacji. Luteranizm pozostał wyznaniem dominującym wśród polskich mieszkańców Śląska Cieszyńskiego pomimo kontrreformacji. I pozwólcie Państwo, że na koniec, jak gdyby podsumowując ten temat, trochę dłuższy cytat z brytyjskiego historyka Normana Davisa. Nie da się zaprzeczyć, że swoją zwartością i siłą Kościół katolicki znacznie przewyższał wszystkich swoich efemerycznych protestanckich rywali. Polski kalwinizm był od samego początku związany z feudalnymi przywilejami. Jego wpływy nigdy nie objęły warstwy chłopskiej. Również polski arianizm był raczej ruchem intelektualnym i politycznym niż ruchem masowym i z samej swej natury nie mógł przemówić do niepiśmiennych mas ludności. W rezultacie ani kalwiniści, ani arianie nie stanowili poważniejszego zagrożenia dla supremacji kościoła katolickiego. Nigdy nie opanowali aparatu państwowego, nigdy nie osłabili władzy hierarchii nad ogółem ludności, nigdy nie otworzyli wspólnego frontu z prawosławnymi unitami, luteranami i Żydami. I co dziwne, ich początkowe sukcesy zostały podkopane przez tą samą zasadę tolerancji, którą sami zbudowali. Gdy już raz warunki Konfederacji Warszawskiej weszły do konstytucji, protestanci nie mieli żadnych powodów do protestu. Mogli swobodnie uprawiać praktyki swej religii. Czyniąc to jednak, nie mogli liczyć na żadne korzyści polityczne czy społeczne. Sami odmawiali sobie szans na dworskie awanse oraz towarzystwa katolickich sąsiadów, nie żywiąc żadnej nadziei na doczesne nagrody. Innymi słowy, nie stanowili bodźca do prześladowań. W rezultacie ich szeregi topniały powoli, ale stale, na przestrzeni 60 czy 70 lat. Dwa pokolenia szlachty, która w drugiej połowie XVI wieku tak skwapliwie przyjęła zreformowane doktryny, w połowie XVII wieku już powoli wymierały. Ich synowie i wnuki, na ogół po cichu, powracali do katolickiej owczarni. Edykty o ograniczeniach praw wymierzone przeciwko Arianom 1658 rok i wszystkim protestantom 1717 rok stanowiły formalne zamknięcie procesu, który praktycznie rzecz biorąc był już zakończony.